przypomina celebracja, celebracje, bo to 8-godzinne były celebracje w starożytnym Efezie, gdzie czczono Artemidę Efeską, tak zwaną Dianę Efeską, o której wierzono, że spadła z nieba, to znaczy jej posąg spadł. Nigdy nie potłukł, jej miała 16 wolnych piersi ogromnych. Tam głosił apostoł Paweł, 3 lata w Efezie musiał uciekać w Efezie, bo chcieli go zamordować, że jest wywrotowcą, że przeciwko Artemidzie, przeciwko kobiecie, której czczą, głos swój Boży wznosi. No to więc bardzo podobne to jest. Jak włączam tutaj na temże, bo myślałam, że to jest o 13, obudź się, Polsko ma, troszeczkę oni z kolei politykują, to jednak tutaj jest msza. No to więc cały czas msze, przez 2000 lat msze, przez 3000 lat msze, przez 4000 lat msze. Ile jeszcze? No i teraz mówimy, że zbliżamy się do takiego czasu kulminacyjnego, gdzie te religie będą przez królów ziemi znieważone. Czekajmy na decyzję, bo teraz dużo dzieje się tam na terenach Syrii, dużo dzieje się za polską granicą, te ruskie bombowce, ale to nic nie znaczy w stosunku do decyzji dwóch królów. No, tylko mamy dwóch królów, bo tych pomniejszych nie będziemy tutaj wliczać i nie będziemy tutaj się rozpieszczać. Także buziaczki i proszę, Apokalipsę czytamy. Już czas na Słowo Boże, już czas.